Cześć, witam. Dzisiaj przy okazji tego, że robię tutaj przegub wewnętrzny, zewnętrzny, całą półoś wyciągnąłem, tu już jest wymieniony. Jeśli nie widzieliście, to zapraszam do ostatniego filmiku. Jeśli nie subskrybujecie, to również zapraszam. Ale dzisiaj zajmiemy się tematem sprysków, ponieważ no tutaj nie działają spryski reflektorów i tu jest drugi silniczek od spryskiwaczy mniej więcej w tym miejscu zamontowany, więc całe nadkole plastikowe wymontowuję i spróbujemy sobie do niego tutaj dojść, zobaczyć co i jak. Na szczęście wygląda na to, że nikt wcześniej tutaj nie ruszał tych śrub, no ale może być różnie. Tutaj są na krzyżak, a reszta jest na torksy. Więc wykręcam to i spróbujemy wyjąć to nad kole. Dobra, chyba wszystko odkręcone. Chyba nie. Być tutaj, o tutaj włożona, a tutaj nic nie ma, także trzeba zamówić nową po prostu i tyle. No kurna, patrzcie na to, jeszcze tu jest dostęp do tego czujnika, do tego G201, którego ja tak tam męczyłem, żeby wkręcić. A tutaj normalnie bym podszedł kluczem. No, człowiek się uczy całe życie, kurna. Ale dobrze, że tutaj zajrzałem. Zobaczcie, bo tu już gdzie niegdzie jest jakaś rdza. Nie rdza, więc dobrze, że to malowanie będzie. Czas najwyższy będzie, żeby to zrobić. Dobra, nowa pompka i wtedy będziemy działać. Pompkę mam. I już widzę pierwszy tutaj problem, bo tutaj jest takie zgrubienie, a na wtyczce jakby tego nie ma, więc muszę to uciąć. A druga rzecz jest taka, że tu jest łamany kruciec, no dawaj, tu jest łamany kruciec i muszę go wyciągnąć, żeby podłączyć tą pompkę, ale mam nadzieję, że będzie to pasować. Jeszcze nie wiem, jak ją tam wsadzę. Kurna, no właśnie, jak ją tam wsadzę? Czy tak w ogóle się da? Bez ściągania tego zbiorniczka? Kurna, oby się dało, no. Dobra, najpierw może tak spróbuję ją włożyć tutaj i wtedy się zobaczy. Kurde, akurat słońce świeci. Dobra, wtyczka podłączona. Wężyk też podłączony. Teraz jakoś muszę go tam tu wepchnąć, cholera. Nie wiem zbytnio jak. Nie mam pomysłu na to. No dobra, jakoś tu będę próbował. Nie mam jak tu ustawić kamery, więc wybaczcie. Po prostu to spróbuję wetknąć i wtedy zobaczymy, czy to zadziała. O ile oczywiście to jest wtyczka od tego, bo tego nie sprawdziłem. No i całkiem musiałem wyjąć ten zbiorniczek. Na szczęście to są tylko trzy śruby i on wychodzi,
bo tutaj, gdzie powinna być ta pompa, to jest normalnie, kurna, sprytny korek. A teraz no muszę go wyjąć. Oj, muszę go wyjąć i wtedy już powinno być spoko. No chyba, kurna, ale nie mam takiej uszczelki i w komplecie nie było. No dobra, zobaczę, najpierw to wyjmę. Wyjmę i zobaczę co wtedy. Zawsze zastanawiają mnie takie przeróbki, że się komuś chce, słuchajcie, szukać takiego bolca, silikonować to, zamiast no, kupić 40 zł, bo tyle kosztowała ta pompka, i to wymienić, bo i tak musiał ktoś wyciągnąć ten zbiorniczek i całe nadkole, żeby do tego dojść, żeby to zrobić tym silikonem. No powiedzcie mi, jaki jest kurna sens, żeby coś takiego robić. No chyba, że się zaraz okaże, że będzie się nie wiadomo co z instalacją działo, jak ja to podłączę, no ale nawet jeśli, no okej, ten korek ogólnie wygląda na to, że jest oryginał i że on pasuje, jak ja wsadzę tutaj tą nową pompkę, to pasuje, także no skręcę to i zobaczymy co to da. Zbiorniczek założyłem, siedzi nowa pompka podłączona. Żeby go zdjąć, ten zbiorniczek, to są tylko trzy śruby, jedna tu, druga tutaj i trzecia to ta, i on schodzi centralnie w dół. Ale żeby nie było tak kolorowo, no to wypięła się, nie wiem czy to widzicie, ale tam jest pompka od spryskiwaczy, od szyby, która się wypięła. I teraz gdyby nie było tych rur od gazu, no to jeszcze tam pół biedy, ale że one są, to mam pod górę oczywiście. No nic, spróbuję jakoś tutaj piąć. Myślę, że się uda. No spokojnie, zaraz tam rękę włożę, o, pompka jest tam, wepnę ją, naleję wody i będziemy testować. Dobra, woda nalana, wielki test, idę. No nie ma to jak pomylić dźwigienki. Dolałem wody, bo być może było mało, albo być może instalacja jest zapowietrzona. Jedziemy jeszcze raz. Działa, działa! U, a co tu się wydarzyło? A, pamiętam. Dobra. Tutaj są złamane ząbki, które tutaj powinny wejść, w te uchwyty. Dlatego to odpada. Ale okej, on się wysuwa. Nie wiem, może jeszcze woda do tego nie doszła, czy coś. Muszę zamówić ten i... Czy jak już mam zamówione? Kurde, muszę zobaczyć i być może go jeszcze raz wymienię. No ale działa. Jest git. Teraz sprawdzę, czy na pewno nic tam nie przycieka. Mam już nowy spryskiwacz. On jest taki uniwersalny, czy to jest strona prawa, czy to jest lewa, to nie ma znaczenia, bo tą część możemy sobie obkręcać. I teraz w tym moim... Kurczę, nie wiem, czy to się uda go wyciągnąć, ale się nie uda. Ale dobra, nieważne. W tym moim te dwa zaczepy z jednej i ten z drugiej strony są połamane. Dlatego jak się wysuwa, to
wyskakuje ta zaślepka. No i muszę go wziąć i wykręcić. Sprawdziłem, od spodu dojdę do jednej śruby, tej. No to jest mocowane tylko na dwie śruby, tutaj jedna, tu jedna i tutaj druga. Z tej strony z kolei, no widzę śrubę, ale będzie problem, żeby wężyk odczepić i tak dalej. Więc plan jest taki, że ściągnę sobie tą lampę, bo i tak muszę ją rozkleić i raz jeszcze pokombinować z tą soczewką, więc i tak już będę miał wyjętą. I dzisiaj to sobie spróbuję wszystko zrobić. Nie będę pokazywał, jak się wyciąga tą lampę, bo to już pokazałem na jednym z poprzednich filmów. Także wyciągnę ją i wtedy Wam pokażę, jaki jest dostęp do tego ustrojstwa. A po wyjęciu lampy, jakieś 5 minut później, o, nic nie widać. Sekundę, lampę włączę. O, od razu lepiej. Mamy dostęp do spryskiwacza. Muszę go sobie tutaj odłączyć. Ciekawe, na pewno nie będę miał takiej opaski. Dobra, tu już się poluzowała. Teraz, tak jak mówiłem, są tylko dwie śruby, co trzymają. Gdzie one są, kurde? Tutaj. Tutaj jest, o. Tutaj jest jedna. Tutaj jest druga i one są chyba tutaj na jakąś gwiazdkę czy na imbusa. Odkręcę to i wyciągnę i zaraz zobaczymy, co tu jest zgrane. Udało się to wszystko wyjąć i ogólnie to wygląda tak. Śruby wchodzą tutaj i one są takie dosyć długie. Tak, one wchodzą tu i dlatego pozwalają, żeby to się tutaj, no żeby to wszystko połączyć, to tak. Tutaj jest jeszcze taki plastik, taka nakładka, nasadka. No i oczywiście ten cały element właśnie przychodzi tutaj od dołu. To wszystko jest skręcone. No nie udało mi się zdjąć tego wężyka, no bo po latach to jest tutaj takie twarde, że po prostu nie chce zejść. I musiałem go uciąć, tak starałem się jak najbliżej tego zrobić. To jeszcze jest oryginał Heli, także siedzi tutaj od nowości. No cóż, no mi pozostaje tylko próbować zamontować ten nowy, no i wtedy zobaczymy, czy to będzie działać. Oczywiście przed montażem pamiętajcie, żeby dysze były zwrócone do świateł, żeby to tak zamontować, bo również można by to tak zamontować i wtedy będzie to nam myło gdzieś tam drogę. Także tak to ma być zamontowane. Dysze do reflektorów, a jeszcze tu Wam pokażę to, co mówiłem. O, widzicie, tutaj jest połamany zaczep jeden, drugi. One są pęknięte i dlatego to niezbyt chciało działać tutaj. Tutaj jest ok. Dobra, teraz muszę to spróbować podłączyć. Mam nadzieję, że tego wężyka wystarczy. Aha, i opaskę jeszcze jakąś znaleźć. Kurna. Mam zmontowane. Masakra, powiem Wam, naciągnąć ten wężyk. Nie jest on do końca naciągnięty, bo po prostu nie mogę. Nie ma jak tutaj włożyć rąk ani nic. Tu przy tych śrubach też trzeba mieć nieźle cierpliwości, żeby je tutaj dociągnąć. Teraz zostało mi tylko tu to wyjąć. Ja to zrobię sobie w ten sposób. Albo nie. Dobra, jedną ręką się nie da, ale dwoma rękoma. Jak ja sobie tutaj wezmę jedną, będę odpychał, a drugą śrubokrętem tam podważę, to wyjdzie do środka, żeby nałożyć tą końcówkę. Chwilę później końcóweczka założona, więc tutaj coś dam, jakąś płytę czy coś i zobaczymy, czy to zadziała. Dobra, zobaczmy, czy to zadziała. Thank you.
Spryskiwacz działa z jednej i z drugiej strony. Teraz tylko poczekam sobie do jutra. Tak to zostawię, żeby wszystko obeschło. Zobaczę, czy na pewno nigdzie nie wycieka. Ale kolejna rzecz odkreślona z listy. Kurczę, coś mało tutaj płynu się zrobiło. Ciekawostka, nieważne. To na następnym razem. Jak na razie cieszę się, że kolejna rzecz jest odhaczona z listy. Jak na takie środowe, luźne grzebanie. To jest petarda. Także dzięki wielkie za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie. Do następnego razu. Cześć.